Pokój i dobro. Tu Hotel Foxtrot Tango Echo. Może na filmie tego nie widać dokładnie. W sumie często patrzymy w niebo i zapominamy, ale nad moim niebem lata sobie właśnie kilka satelit GPS. Lata i sieje sygnał. No to kupiłem sobie za 16 zł moduł dla przeciętnego Kowalskiego do odbioru sygnałów z orbity Ziemi. GPS 6M. Oczywiście w cenie była antena GPS. A że listopad jest miesiącem z mężczaśnikiem, w tym odcinku zbudujemy tracker GPS, oczywiście przy użyciu tego białego ustrojstwa. Jako że w moim dzieciństwie odbiorniki GPS nie były tak proste w obsłudze, w tym filmie poprosiłem o pomoc w lutowaniu i konfiguracji pewnego 12-latka. Raz, by wam pokazał, że nie jest to trudne. Dwa, gdy stanie się już sławnym YouTuberem, zawsze będzie można znaleźć te urywki jako pierwsze jego nagrania na YouTubie. No to podsumowując ten cały proces twórczy, dwa pierwsze zlutowane projekty okazały się kompletną klapą, ale dwie rundki StarCrafta zmieniły podejście do tematu. I finalnie odbiornik GPS ożył, a nawet zaczął się łączyć z Haltekiem wersji trzeciej oraz najtańszym Haltekiem wersji drugiej. Trochę trzeba... Tylko tutaj... Więc kto jest ciekawy, tak wygląda dzieło 12-letniego mistrza. Jest to już wersja w pełni działająca. Tu po środku mamy wpięte złącze mikro JST z poprzedniego filmu, a załączone ogniwo starczy modułowi na kilka dni. No to sygnał satelitów trafia wprost do tej kwadratowej anteny, a wlutowany na samym dole żółty kabelek odpowiedzialny jest za masę, którego końcówka wlutowana jest do tego białego ustrojstwa. O, tutaj na samej górze po prawej stronie mamy gniazdo, gdzie żółty kabelek się kończy. Następnie patrząc od góry po prawej stronie mamy drugie i trzecie gniazdo. Opisane na płytce jako 3,3 V. Wystarczy wybrać jedno z nich, w tym przypadku padło na trzecie z góry, i już łososiowym kabelkiem trafia do modułu GPS wlutowane w pierwsze gniazdo o znaczeniu VCC. Dane z modułu będą za to wysyłane z trzeciego pinu o znaczeniu TX, czyli transmit. I niebieskim kabelkiem trafią na białą płytkę, na przykład w złącze o numerze 37, bo czemu by nie. Oczywiście dostępne są gotowe lokalizatory czy tam trackery GPS. Na przykład taki LilyGo z modułem Neo 6M kosztuje około 200 zł. Ale możemy trochę przeoszczędzić i kupić za 50 zł Helteka wersję drugą. Dokupić do niego ten sam moduł GPS, co zamontowane na płytce LilyGo za 200 zł, czyli Neo 6M, na przykład po 10 zł. Mi się udało kupić za 16, to chyba przepłaciłem. I jeśli mamy pod ręką nastolatka, który nam to zlutuje, lub po prostu władamy umiejętnościami na poziomie 12-latka, by te elektroniczne klocki połączyć, możemy mieć tracker GPS za 1/3 ceny, no i oczywiście 1000 punktów satysfakcji. No to mamy kwadratową antenę, migający moduł GPS, wszystko już polutowane i gotowe. Jak to teraz konfigurować, by inni użytkownicy darmowej sieci Mesztasztik mogli zobaczyć lokalizację tego małego trackera GPS? Ci, co oglądali poprzednie odcinki, od razu zaczną od podłączenia się z białym ustrojstwem radiowym, na które nie trzeba mieć pozwolenia ani licencji radiowej na jego używanie. Dobrze, cała wiedza z białego urządzenia pobrana już do aplikacji. Na razie jesteśmy sami w sieci. Nie wyświetla nam się też nic dodatkowego przy naszej nazwie. Klikamy w 3 kropeczki, ustawienia urządzenia, następnie pozycję. W sekcji GPS Mode wybieramy opcję włączony. Dalej szukamy opcji GPS Receive PIN, gdzie podajemy numerek PIN-u odpowiedzialnego za transmisję danych z modułu GPS. Kto już nie pamięta, może się cofnąć do drugiej minuty filmu i poszukać niebieskiego kabelka. Wszystko wysyłamy do białego urządzenia radiowego. Białe ustrojstwo nam się zresetuje,
a my tymczasem poczekamy na sygnał radiowy z kosmosu, konkretnie na pakiety GPS wysyłane niecałe 20 tysięcy kilometrów nad moją głową. Przyspieszę filmik trzykrotnie, więc ci, którzy chcą wiedzieć, ile to trwało, szybko sobie policzą. Koniec. Jak możemy zobaczyć w kreseczkach 4x5, czyli siła sygnału bardzo mocna. Dodatkowo przy ikonce mamy naliczone 12 sztuk satelit. Co prawda ciężko jest je zobaczyć gołym okiem, ale jak widzimy, usłyszeć to już dziecinnie proste. Możemy teraz cofnąć się w aplikacji do zakładki użytkowników i w swoim niku powinno pojawić się znacznie więcej informacji o bieżącej lokalizacji tego małego trackera GPS. Zresztą z naszywką Handmade. No bo wykonany ręcznie. Nasze informacje o otaczającym nas świecie poszerzyły się o 3 dane. Pierwsza to bieżąca pozycja w terenie, druga to nasza zdobyta wysokość, a trzecia to ilość otaczających nas satelit GPS. Im więcej, tym pewniej co do pozycji. No i tak miło, że łatwo dają się złapać. W trzeciej zakładce mamy mapkę świata i okolicy, którą w przypadku braku internetu można oczywiście wcześniej pobrać w formie offline. Na niej możemy zobaczyć swoją pozycję oraz innych użytkowników radiowej sieci Mesh-Tastic. A że wszystko tutaj wysyłane jest niezależnie przez radio, tu mam takie quasi-antenki startowe i drugie małe ustrojstwo radiowe spięte oczywiście już z aplikacją na innym telefonie, gdzie możemy podglądać lokalizację naszego trackera GPS. Jako nieliczny użytkownik oprócz ilości odbieranych satelit wyświetli się jego pozycja oraz wysokość nad poziomem morza. Filtr pokaż szczegóły wyświetli podobne informacje u wszystkich użytkowników dostępnych aktualnie w niezależnej sieci radiowej, oczywiście jeśli mają ku temu możliwości i będą chcieli takie dane udostępniać. O tym zaraz opowiem. Pozycja skonstruowanego lokalizatora GPS w tym wypadku dostępna jest dla drugiego urządzenia. Ku woli ścisłości, tracker przemieszczając się nie musi być uspięty z komórką. Sam pobiera dane GPS i wysyła je radiowo, a wszystkim zajmuje się to białe ustrojstwo, zasilane z ogniwa litowo-jonowego. Tak pozycja wyglądała na mapie, a tak prezentuje się widoczek zajmowanej pozycji. Dla tych, co jeszcze nie rozpoznali, w tle mamy najmłodsze góry pasma Sudetów. Oczywiście na ogólnodostępnych kanałach radiowych nie musimy być tak wylewni, by wskazywać dokładną pozycję swoich trackerów. Dlatego klikniemy 3 kropeczki, ustawienia urządzenia, następnie opcje kanały. Niestety odcinka z prywatnymi kanałami i ich szyfrowaniem jeszcze nie nakręciłem, więc posłuszmy się ogólnym kanałem Longfast. Gdy na niego naciśniemy, dostępna będzie opcja wyłączenia wysyłania naszych danych o pozycji. Ale pozycję chcemy wysyłać na ogólny kanał, tylko że z zachowaniem pewnej prywatności. I tak możemy zmienić zakres precyzji lokalizacji 45 metrów poprzez 1,5 km aż do największego obszaru wynoszącego aż 23 km, czyli tak mniej więcej obszaru większego miasta. Wysyłanie zmian odnośnie kanału jest natychmiastowe i nie resetuje nam białego urządzenia radiowego, ale aktualizacja danych nie nastąpi od razu. Dane z pozycją wysyłane są w stosownych pakietach co pewien okres czasu, później wytłumaczę, gdzie to zmienić. Jeśli przejdziemy na zakładkę użytkowników, ciągle będzie poprzednia dokładna lokalizacja, no bo nowa jeszcze nie nadeszła. Również inni korzystają ciągle z poprzednio wysłanej, niezamaskowanej lokalizacji. Żeby to troszkę przyspieszyć, możemy usunąć nasz tracker z listy użytkowników i poczekać, aż się pojawi, mając już pewność, że jest to najnowsza dawka informacji. Teraz na mapie pineska nam się troszkę przemieściła, choć jest to dość złudne, bo jeśli powiększymy skalę, wokół pineski zarysuje nam się kółeczko prawdopodobieństwa. I osoba udostępniająca tak swoją pozycję może być dosłownie wszędzie w tym kole, nawet na jego obrzeżach. Przy zmianie precyzji lokalizacji na tak niską i tak obszernych kołach prawdopodobieństwa ciężko jest ustalić, dokąd dolatują nasze wiadomości, więc może aż takie chronienie swojej pozycji powyżej 2 km nie za bardzo ma sens, ale to już wasze decyzje, jak będziecie się tą opcją posługiwać. Chciałbym wam tylko zwrócić uwagę na mały trik. O ile pozycja jest zamaskowana, o tyle wysokość już nie. I jeśli jesteście na charakterystycznym wzniesieniu, tak można was odnaleźć. Więc może lepiej wysokość wyłączyć z wysyłanych danych. A co jeśli jesteśmy tutaj, a chcielibyśmy się pochwalić innym, że jesteśmy na tej górze w tle?
W sumie nie musimy mieć nawet do tego kwadratowej anteny i wlutowanego modułu GPS. Możemy to ustawić bezpośrednio w aplikacji, klikając trzy kropeczki, ustawienia urządzenia i ta sama opcja pozycję, którą wałkujemy od początku do końca w tym odcinku. Na samym początku wyłączymy obsługę wlutowanego nadajnika GPS, aczkolwiek jak później sprawdziłem, nie ma to znaczenia, bo gdy tylko zaznaczymy opcję użyj stałej pozycji, to dane z modułu GPS będą pomijane. Przynajmniej tak się dzieje w najnowszej wersji aplikacji 2.4. Wypełniam szerokość geograficzną 50,73602 i podobnie w długości geograficznej, ale tu będzie za to 15, końcówka ta sama 73602. Tak wypełnioną pozycję wysyłam do białego ustrojstwa, białe ustrojstwo się resetuje. No i widok z danych trackera wygląda już inaczej. Po pierwsze, nie widzimy ikony satelity. Wysyłana wysokość nad poziomem morza też dziwna. W tym wypadku również nie ma sensu je wysyłać. A pozycja jak pozycja, tylko że zupełnie inna od tej, co wpisaliśmy. Sprawdźmy to na mapie. Tu jest piękny przykład, jak wpisana Śnieżka leży na okręgu prawdopodobieństwa. No ale skoro widać na pierwszy rzut oka, że to nie są dane z modułu GPS, nie mamy tutaj ikonki satelity, to przy wysyłaniu stałej pozycji chyba od razu warto wybrać sobie stały punkt, który chcemy raportować innym, już bez utajniania naszej pozycji, no bo przecież niekoniecznie to musi być nasz dom, ale na przykład obiekt w pobliżu. Kliknięcie w ikonę użytkownika i wybranie opcji poproś o pozycję daje nam duże szanse, że białe ustrojstwo automatycznie wyśle nam nowszą pozycję. O dziwo, pozycja się zaktualizowała i na mapie wygląda to znacznie lepiej. I nie, Śnieżka nie jest wulkanem, i w przeszłości nigdy nim nie była, tak na marginesie. Dobra, do wyczerpania całego tematu w odcinku warto jeszcze omówić wszystkie opcje w konfiguracji. Pierwsza opcja mówi, jak często tracker będzie wysyłał swoją pozycję otoczeniu. Jeśli korzystamy z ogólnych kanałów jak long czy medium fast, warto tutaj nie syfić. Interwał co 10-15 minut jest odpowiedni. Częstsze ramki wysyłajmy w kanałach prywatnych. Druga opcja zaznaczona będzie wysyłać ramki, gdy tracker się przemieszcza. I tu ustalamy, co ile metrów lub sekund nowa pozycja ma być nadana. Tu również zaleca się umiarkowanie w publicznych sieciach Mesh Tastic. Use Fixed Position. Mówiłem o tym w 10 minucie filmu. Dobra opcja, by wskazać, gdzie są routery przekazujące nasze wiadomości. Użytkownicy chcący się skomunikować mogą na przykład podejść bliżej urządzenia i skorzystać już z gotowej sieci. GPS Mode. Tu mamy dwie opcje. Wyłączony, włączony i nie ma, czyli wyłączony. Oczywiście chodzi o nasz wlutowany moduł GPS. Position Flag. Tu możemy dokładnie wybrać, jakie dane GPS chcemy wysyłać. Pierwsze dwie opcje tyczą się wysokości i warto je odznaczyć, jeśli maskujemy swoje pozycje. Trzecia opcja również tyczy się wysokości, a konkretnie zamiast podawać wysokość względem Ziemi elipsy, powinno przeliczyć z modelu geoidy, czyli bardziej użyteczna dla nas wysokość nad poziomem morza. Opcje DOP i HVDOP prawdopodobnie wysyłają dodatkowe informacje o błędzie pozycji odbieranej satelity i użytkownika, ale nie do końca jeszcze rozszyfrowałem te opcje. Zaznaczona opcja SAT IN VIEW wysyła nam tą ikonkę z ilością odbieranych satelit, czyli przy wyłączeniu tej opcji oraz wyłączeniu wysokości możemy być widoczni dla innych, tak jakbyśmy wpisali stałą w pozycję z palca. Czyli jednak nie da się rozróżnić, czy korzystamy z modułu GPS, czy pozycję mamy wpisaną. Opcja Sequence Number dodaje do paczki danych kolejny numer, czyli po prostu je numeruje. Tutaj z kolei do pakietu dodajemy znacznik czasu. W sumie nic takiego, ale może to być dobre źródło dla pozyskania aktualnego czasu nadawanego wprost z satelity. Następnie dodanie nagłówka pozycji. Tu nie mam pojęcia, co nam to daje. W moich testach nie miała żadnego wpływu na wyświetlanie danych w aplikacji. I ostatnia opcja, czy chcemy wysyłać dane o prędkości. Dobra, teraz mała techniczna uwaga. Im więcej rzeczy zaznaczymy, tym więcej białe urządzenie radiowe musi wysłać. Jest mała szansa, że ramka GPS nie dotrze w całości do innych. Czyli tutaj warto skupić się tylko na interesujących informacjach, którymi chcemy się chwalić.
W następnym polu wpisujemy numer pinu, na którym spodziewamy się przechodzącej transmisji z dolutowanego modułu GPS. Była typowa w czwartej minucie tego filmu. Tutaj wpisujemy z kolei numer pinu, na którym moduł GPS ma otrzymywać dane z białego ustrojstwa. Nie do końca to rozumiem, jaki jest sens wysyłać jakieś dane do odbiornika GPS, ale jeszcze wiele przede mną. Może ktoś w komentarzu mi wytłumaczy. Problem jest taki, że jeśli dolutujemy dodatkowy kabel i go tutaj skonfigurujemy, Haltech wersji drugiej już się nie podniesie i trzeba go flashować od nowa. Nowszy Haltech wersji trzeciej nie ma już z tym pinem problemu. Ale co to robi? Nie wiem. Więc tak pokrótce, nie musicie mieć Haltecha wersji drugiej. Jeśli macie jakieś inne urządzenie do Mesh-a Sticka i nie jest ono wyposażone w moduł GPS, możecie go sobie wlutować za grosze i korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw. Tu na przykład jest inne urządzenie. Przypadkowo też Haltech, ale w wersji trzeciej. I tu rozkład pinów już ma inny. Ale zasada jest ta sama. Czyli łączymy masę z masą, wyjście na 3,3 V z napisem VCC, a dane z modułu wysyłane z pinu o oznaczeniu TX z pierwszym lepszym pinem, na przykład 37, bo czemu by nie. Potem wystarczy zastosować wiedzę z tego filmu, w konfiguracji włączyć moduł GPS i podać numer pinu. Mam nadzieję, że film był przydatny dla Was. Sprawa wydaje się banalna, prosta, nawet dla 12-latka. A co tym bardziej, Wy nie dacie rady? Zachęcam Was do eksperymentowania i poszerzania swojej wiedzy. Ja nakręcę jeszcze kilka filmów z tej bezpłatnej łączności radiowej dla przeciętnego Kowalskiego. Więc wypatrujcie kolejnych filmów o Mesh-a Sticku na kanale. A, i jeszcze takie ogłoszenie. Piszcie pod filmem Wasze pytania. Jak się ich uzbiera stosowna ilość, to nakręcę jeszcze odcinek specjalny Q&A z rodziny Mesh-a Stick. Wertuję teraz o nim wszystkie informacje bardzo dokładnie, więc może na niektóre pytania będę w stanie odpowiedzieć. Ja ze swojej strony dziękuję za mile spędzony czas, za wszystkie Wasze lajki i subskrypcje i do usłyszenia na pasmach. I nie zapomnijcie, że satelity latają nad Waszymi głowami.